teraz sobie zmierzamy na Dunera Rybnego. Trzeba już coś jeść, zjeść. Jest godzina pierwsza. Głód doskwiera. O, jaka herbaciarnia. That was a nice tea place. No? No dobra, znaleźliśmy naszego burgerka. Tutaj sobie zjemy. To akurat miejsce się zwolniło, to akurat sobie siądziemy. Jakie miejsce. Burger się robi elegancko. Nie ma to tam. I teraz będzie podgrzewany jeszcze. Tutaj mamy rybkę, elegancko. Dobra, bo już jestem taki głodny, że ciężko po prostu się skupić. Wygląda całkiem smakowicie, zwłaszcza, że się siedziało i oglądało, jak to robią. Bardzo, bardzo cytrusowe to jest. It's very good matching with this, all these hops. Yeah, especially when they grill these herbs, no? Chrupiący z góry, rozpływający się tutaj cały fasz, nic tu się nie ciągnie, po prostu schodzi, bo to jest makrela delikatna, sałatko, cebulką, jakaś papryczka, plus jakieś marynowana cebulka i jakieś tam ziarna granatu. Dobra, rybka zjedzona. Dwie rybki kosztowały 240 lirów. No było warte, jak miałbym porównać tutaj kanapki rybne tam nad wodą, a tutaj to zdecydowanie wolałbym przyjść tutaj i spróbować. No ale tam liczy się też inny klimat. Nad wodą, przy moście, z tych łódek, no też jest inny klimat. Zupełnie co innego, ale jeśli chodzi o jakość smaku, no to tutaj wygrywa. Jaki widoczek. No. No dobra. Oh, why we coming this mosque? Because this mosque is the first Baroque style mosque. Yeah. And architect of this mosque is the non-Muslim. In the whole history of the Ottoman Turk, it was never happening. Only this time. Dobra, wejdźmy do środka i zobaczymy, jak wygląda meczet zbudowany nie przez muslima. Lucy to ma przerąbane, musi tylko chować te chustki cały czas. Nakładać. No, ten to wygląda naprawdę ładnie, meczet. Where he was come from? Armenia. A, to był człowiek z Armenii. Architekt, tak? Mały, bardzo piękny meczet, no nie ma to tamto. No, a teraz taka mała wzmianka na temat tego architekta. Jak sułtan zobaczył ten oto właśnie meczet, który tu mu zaprojektował ten architekt z Armenii, dla sułtana tak bardzo się spodobało, że ten sam człowiek zaprojektował mu pałac Dolma.
O, jakby ktoś chciał wiedzieć, to teraz wie. W skrócie. Okej, okay, we go to find kumir, nie? Kumpir. Dobra. A teraz sobie zjemy kumpira. They say they have some kumpir street, but I don't know, maybe. No, it's fine. A jakby ktoś nie wiedział, co to jeszcze jest kumpir, to taki pieczony ziemniak z dodatkami w środku. Zaraz sobie tu weźmiemy to, zobaczymy. Aha, i tu jest ta ulica kumpirów, ta ulica ziemniaka. No dobra. Nie za dużo ich tutaj jest, ale prawie każdy je ten ziemniaka. A? O, widzicie? Taki to oto właśnie ziemniaczek i sobie taką masełko, elegancko do środeczka i można sobie dodatki. Aha, to tutaj wszyscy sprzedają te ziemniaki, każda budka. Tak, że kuskus osu, no. Okej. Okay. Kuskus? Nie. Yeah. Kuskus? Yes. No, yeah, yeah. Yeah. And then the cheese. Yes. Okay. No, this one? And 11. Yeah, yeah, okay. And yeah, that's, yeah. Perfect. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Oh, is the monster potato. Can I? Yeah, look at that. Monster potato. It's around 2 kilograms. Super heavy. Yeah. I have never seen a potato that big. So zobaczcie tego ziemniaka, jak moja głowa. Bo w sumie mam głowę jak ziemniak, no to... Ziemniaczek jak ziemniaczek, kawał kartofla, że tak powiem, pieczony ziemniak z serkiem, kuskuskiem. No dobra, dobra, w takim klimacie można sobie zajadać, no nie ma co. I just thinking, kumpir, I feel like I already know this flavor, but if I have to eat here is the best. No, I can't. It's okay. But if you wanna eat baked potato, it's a good place to come in here for baked potato, eh? If you like potato, yeah, you can add in some topping. Yeah. This doesn't look like they have some limit. Yeah, yeah. You all the time asking more and? Dobra, ziemniaczek opędzlowany. No fajnie, no fajnie. Co nie fajnie? Kotki przychodzą. Don't care about the potato. No. Oj, takie to miejsce eleganckie. So this is the place, what they say, it's popular for the date? Yeah, they say picnic date. What is this? This is this bridge, 1,070 meters. Yeah, long. Yeah, and this is the first bridge which connect Asia and Europe. Yeah, so yeah, you can go in with the foot. Yes. Asia to Europe. Yeah. Europe, yeah. And actually this mosque, yeah, this Sultan, 31st Sultan, he made the mosque to give the gift for the daughter's mm. wedding. Ah, so this gift for the daughter. Yeah, what for wedding. What a creativity gift. Takie to uliczka, no ładne miejsce. Nie ma to tamte, tylko już jesteśmy po prostu wyczerpani. Z jednego końca na drugi koniec. To była naprawdę ciężka przeprawa tymi autobusami miejskimi. Ale nice, nice, no. Yeah. We just lose too much energy to get here, no? Yeah, it was very good.
No zobaczcie, ile tu ludzi jest. No ale no, widoczek naprawdę ładny. Z tym mostem, z takim małym meczecikiem. Nieźle, nieźle. Ale te uliczki tutaj już tak trochę pusto. Już jak się wejdzie w głąb, gdzie są te restauracyjki, to wszystko. Już jakoś za dużo ludzi tu nie ma. Jak to w ogóle wygląda na górze, to normalnie jakby się miało zaraz zawalić, a na dole normalnie burgerownia. A tutaj no, to jest z drugiej strony ta ulica ziemniaków. Wszyscy sprzedają te ziemniaki. Jest jedna cena, 200 tych ich lirów. So, how was your day? I spent too much time to waiting the bus, being the bus, waiting and waiting and waiting. Wow. To ogólnie był dobry dzień, tylko naprawdę ta komunikacja miejska tak wymęczyła. Człowiek jest wyczerpany po prostu. Już tam jak byliśmy na tym moście, który został jako pierwszy w historii wybudowany, żeby połączyć Azję i Europę, żeby sobie można nawet było przejść na piechotę z Azji do Europy, to już tam totalnie oboje już byliśmy tak, wiesz, już dosyć. Już nam się nic nie chciało. Udało nam się w końcu wrócić. Jest godzina, nie wiem, 4:30. I czas odpocząć i co? I zrobić jakiś plan do jutra. Trzeba ugotować sobie coś zjeść. No tyle.